W tej chwili to jest finał wojewódzki ogólnopolskiego turnieju, właśnie w którym biorą przedstawiciele z każdego powiatu. Łącznie w tym roku bierze udział 20 drużyn. W tym roku jest to nowość, bo drużyny są czteroosobowe, w skład który wchodzą właśnie również i dwie dziewczyny. Widzimy, że zainteresowanie tą imprezą jest bardzo duże, o czym świadczy frekwencja. Dzień dobry, nazywam się Weronika Stadnik i jestem zastępcą drużyny z zespołu szkół nr 2 w Łęcznej. Liwia Małuszek. Ja nazywam się Liwia Małuszek, no i reprezentuję drużynę zespołu szkół nr 2 w Łęcznej. I jak wam dzisiaj poszło? No, nie poszło nam najlepiej, na próbach zdecydowanie lepiej sobie radziliśmy, no ale nie było też najgorzej, były gorsze drużyny. Wiedzieliśmy, że na próbach, wiedzieliśmy, że chcemy dojść do finału i robiliśmy to jak najlepiej. O, dużo punktów się traciło na łezce i to było najgorsze. Cieszymy się, że młodzież i dzieci mają ochotę w tym brać udział. To jest zdrowa rywalizacja, to jest utrwalanie przepisów ruchu drogowego. Druga sprawa, że w wielu miejscowościach tego typu możliwości by mi nie mieli przeprowadzenia takiej imprezy. Zbudowane w ubiegłym roku miasteczko ruchu drogowego umożliwia nam w sposób taki, można, profesjonalny przeprowadzenie rywalizacji w ramach tego turnieju. Zarówno to dotyczy tego jazdy, poruszania się rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jak i również zasad udzielania pierwszej pomocy. Jak i tutaj na hali widzimy, jest tor przeszkód. Pokonanie tego naprawdę to wymaga dużych umiejętności i rzeczywiście mało komu się udaje przejechać ten tor bezbłędnie. A najtrudniejsze to jest pokonanie łezki. Widzimy tam, takie są właśnie pachołki. Przejechanie w środku to wymaga naprawdę dużego opanowania jazdy rowerem. Wielu uczniów właśnie popełnia błędy, bo to akrobatyczne umiejętności są wymagane w niektórych, można powiedzieć, elementach tego toru.